Chciałabym podziękować dziewczynom, które współtworzyły ze mną cały ten projekt. Podobają mi się szczególnie dwa zdjęcia, które powstały na sesji wyjazdowej na Śląsk. To są te dwa, proszę. Katowicach bodajże. Tak, Katowicach. To jest jedna pani wydobywająca się właśnie z tej folii niesamowitej. Znaczy, jest tak emocjonalne są te zdjęcia, że czasami mam wrażenie, że aż mnie duszą od tej emocji. Są znakomite. Ja też przyznam się, że zwróciłam na nie uwagę, znaczy, jak oglądałam. One są takie mocno wybijające się, że ze względu na właśnie na to przesłanie emocjonalne. Na przeżycie, prawda? Czyli ta seria najbardziej tutaj jest związana. A jeszcze tutaj słyszałam, jak pani rozmawiała, bodajże zdjęcia na łańcuchu, tak? A są te zdjęcia tutaj. Właśnie tam. Tam są zdjęcia. Jest niezwykły, świetny pomysł przeniesienia, widzi pani, kontynuacji tego łańcucha na ścianie. Znakomity pomysł, świetny. Jak ogólnie wystawa się podoba? Czy przemawia do was taka forma? Przyznam się, że na pewno rusza bardzo istotny problem, tak? W tej chwili każdy chce być bardzo pro-eko, ale do końca nie wiemy, co to znaczy. Wydaje mi się, że sam dowód tematyki tej wystawy jest trochę głosem właśnie w tej kwestii. No i mam nadzieję, że faktycznie wywoła. Czyli będzie jakiś odgłos, znaczy w sensie echo, tak. I jakiś skutek, bo ja też mam taką nadzieję. Bo... To jest tak, że wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Myślę, że to jest taka podstawa tak naprawdę tej wystawy. Właśnie a które zdjęcie tematy najbardziej zafascynowało? Które się najbardziej podoba? Wydaje mi się, że panią walkę. Tak? Taką walkę między naturą, więzieniem w ekologii. To zdjęcie też warto chyba podkreślić, że firmowało tak naprawdę tę wystawę. Oddaje to właśnie takie zamknięcie. To uwięzienie, W istocie, prawda? Więc myślę, i to najbardziej zwróciło uwagę, to zdjęcie, które jest też na broszurce. Wydaje mi się, że najlepiej oddaje ideę całej wystawy. A co pani sądzi o tych ciekawych elementach, takich powiem dodatkowych, czyli łańcuchu, poli? Właśnie myślę, że sam pomysł tej wystawy, żeby jak gdyby samo zdjęcie wychodziło trochę poza swoje ramy. Tak. Ramy jest bardzo ciekawym takim konceptem, jeśli chodzi o samą organizację. Czyli forma jest też ciekawa, oprócz samej wystawy. Jak najbardziej, sam pomysł na to, w jaki sposób jest to prezentowane, myślę, że również zasługuje na uwagę. Och, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tak, kobieta na białym tle z łańcuchem, dlatego wydaje mi się, że to jest jakaś historia. Jakaś instrumentacja, jak rozumiem, cały czas. No, to jest trochę